Dzień dobry. Dzisiaj pytanie, czy Józef był naturalnym ojcem Chrystusa? Czyli czy Józef, mąż Marii, był naturalnym ojcem Chrystusa? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Nie, on nie był ojcem. Chrystus nie miał ziemskiego ojca. Musimy być tego pewni, ponieważ Słowo Boże nam to wyjaśnia. I należy się tego trzymać, co mówi Słowo Boże. Zatem nie, Józef nie był naturalnym ojcem Chrystusa. Chrystus nie miał ziemskiego ojca. Gabriel powiedział do Marii: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Interesującym jest fakt, że człowiek, który napisał tę Ewangelię, to znaczy Ewangelię Łukasza, był lekarzem, co mamy potwierdzone w Kolosan, 4 rozdział. Werset 14. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany. Także widać, że zawodowo był to lekarz. I to potwierdza fragment Ewangelii Mateusza. Gdy Józef dowiedział się, że Maria była w ciąży, postanowił ją potajemnie odprawić. Ale anioł, który mu się ukazał, powiedział mu, aby tego nie czynił oraz aby się nie obawiał. Anioł wyjaśnił mu, że to, co się poczęło w łonie jej, jest z Ducha Świętego. Czy jest możliwość wytłumaczenia tego jeszcze jaśniej? Wszelka wątpliwość znika, gdy czytamy, że Józef nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadała mu imię Jezus. Czytamy o tym Mateusza 1 rozdział, 25 werset. Mateusza 1, 25. I nie zaznał jej, aż urodziła syna swego pierworodnego i nadał mu imię Jezus. I także Mateusza 1,18. A narodzenie Jezusa Chrystusa stało się tak, gdy Maria, matka Jego, poślubioną była Józefowi, pierwej niż się zeszli, okazała się brzemienną z Ducha Świętego. Stąd, jeśli mamy pytanie, czy Józef był naturalnym ojcem Chrystusa, odpowiedź jest nie, on nie był ojcem.